osiedle w poczuciu większego bezpieczeństwa zwracają się z prośbą o zamontowanie kamer pod mostami Buchowskim i Garwolińskim. Pan prezydent Głowacki, bardzo proszę. Dziękuję panie prezydencie, szanowni zebrani. Pan prezydent bardzo pozytywnie odniósł się do propozycji pana radnego. Tylko no, ja korzystałem oczywiście przygotowując się do tej odpowiedzi z pomocy naszych ekspertów. Dalej chyba poszła praca Wydziału Dróg i Zarządzania Częściowo Kryzysowego. Ustalili, że gdyby miało to być zrealizowane w takim standardzie nazwy aktywnego monitoringu, czyli jest kamera, a jednocześnie jest osoba w centrali, który obserwuje to, ponosiłoby to za sobą określone koszty i tak staraliśmy się ten temat pogłębić. O kamerach przy wiadukcie, słup, szafa sterująca, zasilająca światłowód w przypadku wiaduktu przy ulicy Garwolińskiej byłoby to około 50 metrów, bo w takiej odległości jesteśmy od światłowodu, czyli byłoby taniej. W przypadku wiaduktu Łukowskiego 300 metrów, no plus to, że urządzenie miałoby końcówkę Straży Miejskiej, tam by dokupiono licencję jeszcze na, żeby strażnik mógł to obserwować, to w zależności od wersji ten koszt wyniósłby 35 tysięcy złotych w przypadku wiaduktu Garwolińskiego i około 80 tysięcy złotych w przypadku wiaduktu Łukowskiego. Oczywiście trzeba by pomyśleć o zatrudnieniu dodatkowego strażnika, no bo już jakby doszliśmy do tej granicy takiej możliwości percepcji efektywnej strażnika, który pracuje przy tych urządzeniach. Temat będę chciał jeszcze pogłębić z panem pułkownikiem Andrzejem Grzywaczem. Tak chwilę udało mu się porozmawiać. No, na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że takich miejsc w mieście jest wiele. No bo powiedzmy ulica Floriańska 16, tam zbiera się młodzież 3 maja, te ławeczki przy blokach, też mieszkańcy zgłaszają takie uwagi. No są, myślę, że wiele skrzyżowań mieścia, także okolic sklepów, szczególnie gdzie sprzedaje się w godzinach nocy napoje alkoholowe, tam jakby zagrożenia się koncentrują. Proponuje się tak, że pan Andrzej Grzywacz zaproponował, żeby Komisja Nasza Bezpieczeństwa i zespół zajmuje się bezpieczeństwem, dokonał analizy takich miejsc i zaproponował do przyszłorocznego budżetu środki właśnie na zwiększenie ewentualnie monitoringu. A o tym, czy takie środki się znajdą, czy znajdą się dodatkowe etaty, państwo zadecydują. Ale ja też osobiście całym sercem jestem za tym pomysłem. W racji takich wycieczek szkolnych wiem, że tam bywa zagrożenie. Dziękuję.